Na podcast Medycznie, Estetycznie zaprasza dr Mariusz Borkowski. Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Medycznie, Estetycznie, a w nim pani dr Izabela Wierzbicka, lekarz medycyny estetycznej, właścicielka kliniki w Szczecinie. I pewnie w innych miejscach również. No, dokładnie bardzo mi miło. Cieszę się, że mogę cię spotkać w Warszawie. Że nareszcie <laughs> nam się udało. Bardzo mi miło. <laughs> tak, także na razie Szczecin, ale też ostatnio Gdański właśnie od dzisiejszego dnia również przyjmuje pacjentów właśnie w Warszawie. I to jest piękna okazja do tego, żeby w tym pięknym studio podcastowym mieć możliwość spotkania i porozmawiania o No, myślę, że chciałbyś porozmawiać o ustach, <laughs> czyli o temacie, tak. kto który każdy mnie pyta. No, słucham, jakie masz pytania? Co mogę ci powiedzieć? Ja wiem, że specjalizujesz się oczywiście we wszystkich zabiegach medycyny estetycznej, szczególnie medycyna regeneracyjna, stymulatory tkankowe, ale wiele innych. Ale faktycznie jesteś kojarzona przez lekarzy i przez pacjentów ze wspaniałych ust. W związku z tym, co to są te wspaniałe usta? Jak powinny wyglądać? Wiesz, co? Wydaje mi się, że przez te wszystkie lata mojej pracy ja skupiałam się na doskonaleniu tych technik zabiegowych i na modelowaniu ust. W związku z tym jestem z tym kojarzona. Nawet dzisiaj, jak miałam pacjentów, to, to też było to w ten sposób, że pacjentki przychodziły do mnie niby z trudnymi ustami, a dla mnie te trudne usta już nie są takie trudne, bo mam w tym doświadczenie. I myślę, że to, to doświadczenie gdzieś tam charakteryzuje też moją pracę, że nie boję się wyzwań. Także nie boję się ani tych wąskich ust, ani tych trudnych ust. I też z tego powodu chyba lekarzem je kojarzę. Tak mi się wydaje. Y jakie to są te ładne usta? Na płasko czy nie na płasko? Co okay. to znaczy, znaczy na płasko? Wiesz, to, jest, to, jest to jest w ogóle sprawa bardzo kontrowersyjna, z tymi ustami na płasko. Taki termin tak naprawdę chyba nie istnieje w naszym świecie medycyny estetycznej, w świecie lekarzy. No, na płasko określa się technikę, tak? jeżeli usta patrząc z profilu wyglądają na takie bardziej wypłaszczone. Natomiast jest to mylnie czasami odbierane razem z techniką Russian lips, czyli tymi bardziej wykonturowanymi ustami. One są zdecydowanie większe i bardziej wykonturowane. Natomiast one moim zdaniem w ogóle nie są na płasko. Ja też w ogóle bardzo nie lubię nazywania technik modelowania ust w takim sensie russian lips, usta na płasko. Jak przychodzi do mnie pacjentka, ja słyszę usta na płasko, to ja już mam gęsią skórkę. No bo tak naprawdę coś takiego nie istnieje. my dobieramy technikę do każdego pacjenta i tak naprawdę ta technika jest inna. Ja też stworzyłam, można powiedzieć, swoją własną technikę, która modeluje usta. Jest to wynik wielu szkoleń, na które jeździłam, zagranicznych i tych w Polsce, i uważam, że jeżeli będziemy trzymali się pewnych zasad i nie będziemy ich naginać, to stworzymy przepiękne. Przepiękne usta, które wyglądają naturalnie, bo to jest taką moją wizytówką, te naturalne usta, wyglądające naturalnie, a nie te wynaturzone, za bardzo powiększone, przypominające kaczuszkę czasami tego boją się chyba najbardziej pacjenci. I myślę, że to są takie te moje charakterystyczne usta. Ja mówię Bella Lips, to z mojego imienia, bo musiałam sobie jakoś nazwać, nie wiem. Tak jest chyba, lekarze tak lubią nazywać swoje techniki i, i usta, które tworzą. Natomiast każde dla mnie są wyjątkowe i chyba taką cechą charakterystyczną tych moich ust jest to, że wyglądają naturalnie i że pacjentka jak wychodzi ode mnie z gabinetu, że się czuje z nimi dobrze, że się czuje naturalnie. I dzisiaj miałam właśnie popis tych pacjentek warszawskich, które były w większości umówione na usta. Jestem w szoku, że ten warszawski rynek nie jest wysycony jeszcze ustami. Byłam też zdziwiona, że nie ma tych takich powypełnianych ust i że takie pacjentki do mnie nie trafiły. I w związku z tym to pytanie dzisiaj, które padało, będzie było: Pani doktor, ale czy one będą naturalne? Pani doktor, czy ja będę dalej sobą? Więc chyba w Warszawie jestem mile zaskoczona. Że jest ten, wiesz, trend dalej naturalności. Więc ja bym jeszcze, zanim dojdziemy do Twoich ust, pociągnął ten temat płasko, no. bo bardzo często przychodzą pacjentki i faktycznie mówią: Ja bym chciała na płasko, bo na płasko to jest naturalnie. Ale słuchaj, ale pytają się Ciebie, jak, czy ty ich się pytasz, nie, jak to jest na płasko? Nie, pacjentki i od razu mówią: chcę naturalnie, czyli na płasko. Ale pytasz się ich, jak, jak one to e, widzą? One to widzą, że to wtedy znaczy, że nie ma kaczuszki. Jak to jest według Ciebie? Znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, to tak samo jak z wielkością. I mhm jestem właśnie naturalnie. Uh -huh. Ja mam taką zasadę, że jak przychodzi do mnie pacjentka, to ja zawsze każę, jak ona mówi do mnie, że pani doktor, mi się podobają takie naturalne, czyli takie mniejsze. Ja mówię, dobrze, a pokaże mi pani zdjęcia tych ust. Może ma uh -huh. pani jakieś z mojego Instagrama, które się pani podobają? I w tym momencie słuchaj, ta pacjentka Pokazuje mi usta, które na przykład ja wiem, że mają 3 ml preparatu po trzech latach, i to są duże usta, i mówię, mm -hmm, to są dla pani naturalne usta? No tak. I ja wtedy wiem, że w każdego, każdy z nas ma swoje wyobrażenie o naturalności. I podobnie jest z tymi ustami. W związku z tym ja zawsze to odnoszę do danego pacjenta. Jeżeli mówisz o ustach na płasko, no to wziął się taki jakby stereotyp, że te wszystkie techniki sprowadzają się do tego modelowania. Powiedzmy na płasko, natomiast ja tego bardzo, bardzo nie lubię. Mówię, to, się, to się dalej odnosi do tego spojrzenia z boku, tak? Z profilu, uh -huh. że nie ma tej kaczuszki, nie ma tego zaokrąglenia, tylko one są takie bardziej wypłaszczone z boku. I pacjentki nie lubią teraz takich tych efektów, tego się boją, tego efektu kaczuszki i tego efektu właśnie dużych, dużych ust. Ale dla mnie sformułowanie na płasko jest bardzo szerokie. Bo to możesz zrobić Russian lips na płasko, ale one będą wyglądały po prostu źle i sztucznie. No to w takim razie powiedz, czym się różni twoja technika od innych technik? No mówić, to z, moja technika zbiera to, co najlepsze ze wszystkich szkoleń, na których mhm. byłam. To są szczegóły, które wytworzą naturalne usta, czyli ja je opracowuję od początku do końca, nie opracowuję ani tylko środka, ani tylko brzegów, tylko praktycznie całość czerwieni wargowej. No i pamiętajmy, że w mojej technice, ja zawsze też to tłumaczę lekarzom na szkoleniach, że usta to nie są same usta, to jest cała okolica naokoło ust, czyli zarówno zmarszczki palacza, uwzględnienie pracy mięśni, tak? Musi to być uwzględnienie pracy mięśnia brudkowego, obniżacza kącików ust, łącznie z platyzmą. I często ten proces u mnie modelowania ust najpierw polega na wykonaniu toksyny botulinowej, dopiero modeluję usta. Bardzo popularnym ostatnio zabiegiem to jest lip flip. Na pewno wiel, w ogóle wiele ostatnio pacjentek do mnie przychodzi, się pyta, pani doktor, słyszała pani o tym botoksie w usta? Ja mówię, oczywiście, ja to robię od lat, tak to jest nic nowego. Czyli lip flip, czyli relaksacja mięśnia okrężnego ust, czyli podanie toksyny botolinowej w czerwim wargową, po to, żeby ją odwinąć. My to stosujemy modilot. Ile to lat robisz, Mariusz? Już na pewno długo. Już od dłuższego tak. czasu. Natomiast no powiedz mi, dla kogo właśnie ten lip -flip? Bo pewnie nie dla każdego pacjenta. Wiesz co? No to jest skierowane do tych pacjentek, które mają bardzo wąską czerwień wargową. I rzeczywiście, jak to rozpoznać, ja jestem idealnym kandydatem do lip -flipa. bo mi się zawija, jak się szczerze uśmiechnę i tak spontanicznie, czyli tak, o, to nie mam tej górnej, górnej wargi. Mnie jej w ogóle nie widać. I na zdjęciach ta warga jest schowana. I taka pacjentka często przychodzi, ona mówi, że ona nie ma Wargi i często to widać na zdjęciach, natomiast jak patrzysz, to ta czerwień wargowa jest dosyć duża. W związku z tym wystarczy tylko zrelaksować mięśnie okrężny ust i ona już się będzie czuła lepiej. Także często też pomocny jest lip-flip w przypadku wąskich ust albo tych ust w kształcie literki M, Takie czyli tak zwanych M-shape, tak. tak, Tych, co mają boczki pozawijane. I wtedy, żeby je lepiej wymodelować, ja najpierw wykonuję toksynę, czyli najpierw relaksuję mięsień okrężny, dopiero później modeluję usta. I tak jak mówię, zawsze w, mówiąc, Bella Lips, czyli te moje usta, to jest uwzględnienie pracy mięśni, jak i uwzględnienie samej czerwieni wargowej. Nie wiem, czy wiesz, ale. No ja w mojej technice opracowuję całe usta. Nie ma jednej, jednego miejsca, którego ja bym nie opracowywała, jeżeli chodzi o całość ust. I teraz będzie wchodził nowy artykuł, Sebastian Kotofana będzie mm, mówił ostatnio na kongresie w Paryżu o tym, iż mamy również kompartmenty tłuszczowe w ustach, podobnie jak na twarz. Nie już no byłeś mamy na tym coś, wykładzie. Ale coś nowego, no. właśnie prosto z imkasu, tak. proszę tak. powiedzieć coś więcej. Impas tak. to najważniejszy zjazd medycyny estetycznej w, w, na pewno na świecie. Wiesz, Sebastian Kotofana jest takim guru, jeżeli chodzi o anatomię i właśnie on wspominał o tym, że najnowsze te odkrycia anatomiczne to będzie właśnie to, że mamy w ustach również kompartmenty tłuszczowe. Na górnej warze mamy ich 12 i na dolnej również 12, czyli łącznie 24 kompartmenty tłuszczowe. One również się, różnią się od siebie objętością, natomiast uważam, że to też zmieni nasze pojęcie o modelowaniu ust. Czyli wiesz, nie każda technika, którą teraz modelujemy, która ogranicza się na przykład nie wiem, tylko do środka czerwieni wargowej, to już nie będzie do końca y, też miało odzwierciedlenia w tej anatomii. Więc to jest bardzo ciekawe. Czekam na ten artykuł, on się Ale jeszcze nie ukazał. Ale kompartmenty, tak wchodzą sobie słowo, bo słuchają nasz pacjenci, to są po prostu przedziały takie Tak, tłuszczowe. przedziały tłuszczowe. Aha. I generalnie on też bardzo fajnie Sebastian Kolofana zaznaczył, że te kompartmenty, wiesz, kiedy będzie widać, kiedy, kiedy my możemy u pacjentek zobaczyć te kompartmenty tłuszczowe w ustach, niektórych pacjentek, jak mamy powiększo źle powiększone usta i mamy tą migrację podśluzówkową, czyli takie firaneczki od dołu. Jak patrzysz, ten kwas zmigrował do środka tej śluzówki. Widzimy takie jakby firanki. I te firanki to są te kompartmenty. Czyli każda taka firaneczka będzie, jednym, będzie odpowiadać każdemu kompartmentowi tłuszczowemu. Natomiast y, czasem właśnie ja ciągle jak ta, ta płyta wracam do tych ust na płasko, ja na <laughs> przykład spotkałem się no. z tym określeniem, że te właśnie firanki... To jest normalna rzecz, nie, to nie jest Mariusz, Absolutnie, Mariusz. Nie, Mariusz. Nie. Ale ty teraz dlatego, mówisz, nie, nie, nie. Bo ty dlatego ty teraz... mi zależy, żebyśmy to nie, trochę odczarowali. Od, nie, bo... znaczy, wiesz co, może odczar... znaczy, powiedzmy sobie szczerze, ja zawsze mówię, że błędem w sztuce jest podawanie kwasu hialuronowego pod Jeżeli on zostanie podany podśluzówkowo, czyli nie ma czegoś takiego jak kradniemy śluzówkę, nic nie można ukraść w ustach. Mamy śluzówkę, mamy czerwień wargową suchą, mokrą, i jeżeli modelujemy w odpowiedni sposób, to nie, powi nie powinniśmy mieć migracji, chociaż nie jest to niemożliwe. Natomiast to, o czym ty mówisz o tych firankach, to jest preparat podany zbyt głęboko, który najczęściej w technice Russian lips, kiedy te, ten preparat podany jest bardzo głęboko i później powstają i w nadmiarze. Ten, często w tych technikach usna płasko czy russian lips, jest podawane zbyt duża ilość preparatu. Ja zawsze to się łapię za głowę jak słyszę, że pacjentka miała podane 2 ml preparatu na jednej wizycie. Nigdy w swojej całej karierze nie podałam więcej niż jeden ml. To jest maksymalna objętość. Nawet jak pacjentka mnie prosi, płacze, nie podam więcej. Czyli Więc... bardzo często pacjenci, którzy do mnie trafiają, bo ja też zajmuję no. się powikłaniami związanymi z właśnie modelowaniem ust, modelowanie przychodzą pacjentki czy pacjenci, którzy nie mają świadomości, że faktycznie mają takie firanki i, i wtedy są zdziwieni, jak to nie da się tych ust powiększyć, przecież, a to to myślą, że to jest naturalna rzecz, która powstała. Absolutnie. To jest nic ale, ale zobacz, że jak się wyjaśni, jak się porozmawia z tym pacjentem, wytłumaczy się ten mechanizm, że, że to powstało na skutek złego podania kwasu, że ten kwas zmigrował, że tak naprawdę należałoby to usunąć, jednak Zaznaczam zawsze, że to usunięcie kwasu z śluzówki jest bardzo trudne. Łatwiej jest usunąć migrację nadczerwień wargową niż tą podśluzówkową, gdyż już wytworzyły nam się kieszonki w śluzówce i ta błona śluzowa już się rozciągnęła. To jest bardzo trudne. Dodatkowo często one powstają też u pacjentek, które mają leczenie ortodontyczne. Tak? Jeżeli mamy aparat gdzieś, ta śluzówka też może, może się inaczej układać przez to leczenie ortodontyczne, nie? ale to jest wynik źle wykonanego zabiegu i często przeładowanie tych ust na płasko. Nie, ja, ja wiesz co, rzadko kiedy widzę lekarzy mówiących, że oni robią usta na płasko. Ja muszę powiedzieć, że ja nie zgodzę Zna? się z tym, tak? bo tak? bardzo Znasz? dużo lekarzy, zaczyna Robi... być Naprawdę? moda, że lekarze chcą pokazać, że my też robimy na płasko i wielu lekarzy się reklamuje, tak, my też robimy usta na płasko. Naprawdę? Więc to się zrobiło takim, takim standardem, a wydaje mi się, że to co mówisz, że usta mają być piękne i mają pasować do twarzy. Przede wszystkim tak. mają być proporcjonalne. Czyli jeżeli ja mam pacjentkę, która ma duże oczy, generalnie ta twarz jest większa, no to ja się nie boję jej zrobić większych ust. Natomiast jeżeli mam pacjentkę, która ma małe oczy, generalnie ta twarz jest drobna, ja nie mogę jej zrobić dużych ust, bo będzie to wyglądało karykaturalnie. Zawsze idziemy z tymi kanonami piękna i chyba też się znasz na sztuce, oglądasz różne obrazy. Ostatnio dodawałeś nawet obraz, nie? prawda? Z ustami, tak mi się coś kojarzy, tak, jakąś tak. asymetrią asymetrią ust, ust? Dokładnie. z muzeum tak. e, właśnie pałacu zamajskim. No, więc, w... więc wyobraźmy sobie, jakby wyglądała Mona Lisa, jakby miała, nie wiem, kacze usta To w ogóle już by nie było piękne. Więc ja się trzymam swojej estetyki, też każdy lekarz ma swoją estetykę. Natomiast y, nie idę za powiedzmy sobie trendami, jakiś y, właśnie Russian lips czy y, y, nie wiem jakiś. Y usta ośmiorniczki, czy cokolwiek inny czy jakieś tajpowanie, tej, o którym nie mogę słyszeć, czyli stosowanie z, z tych stripów na usta, które dla mnie w ogóle totalnie nie czyli ma żadnego medycznego... Można, mówiąc po nielekarskim języku, po prostu zakładanie plastrów na, na usta. A to absolutnie nie ma żadnego odzwierciedlenia medycznego. No, jaki ma sens rozpuszczenie ust... Chialuronidasom, czyli enzymem, który działa trochę niekonwencjonalnie, trochę niekontrolowanie, i od razu modelowanie ust ponownie. Ja mam taką zasadę: ja nigdy modelu nie modeluję ust wcześniej po, po rozpuszczaniu niż miesiąc po zabiegu. Natomiast modelowanie ust tego samego dnia, dodatkowo naklejanie naokoło plasterków, które służą do y, zastępstwie szwów, które tak naprawdę nie utrzymają nam stabilizacji, no powiedz sam, to w ogóle nie ma. To jakie to ma wyjaśnienie. wyjaśnienie? Znaczy trzeba z tym jeszcze chodzić, i to wywołuje trochę dziwny A stan zapalny, wiesz? Tak. <grym> <Chyba grym> ale też inne osoby, które widzą nagle człowieka z zaklejonymi ustami, to wywołuje. Często tak nigdy nikogo takiego nie <grym> widziałam, ale jakbym zobaczyła, to na pewno bym powiedziała prawdę i to, co naprawdę o tym myślę. Także. Czy należy się bać w takim razie hialuronidazy w przypadku y, ust do spuszczania różnego rodzaju migracji czy asymetrii? Wiesz co, ja używam jej bardzo rozsądnie i rzeczywiście zawsze pacjenta uświadamiam, że jeżeli zdecydujemy się rozpuścić usta, czyli zdegradować ten stary kwas, to jest to proces. I to nie jest tak, że im dłużej czekamy z tą decyzją, żeby to usta rozpuścić, tym będzie nam trudniej po samym rozpuszczeniu. Kwas hialuronowy działa trochę jak implant, on działa trochę jak ekspander, czyli jeżeli mamy źle wypełnione usta, mamy za dużo tego kwasu, one są przepełnione, ten kwas migruje nad górną wargę, to w którymś momencie, jeżeli my go rozpuścimy, czyli my rozpuścimy to, co nam cały czas wypychało, robi nam się ubytek tkanki. To tak jakbyśmy spuścili powietrze z balona. I nagle mamy wiotką tkanka. I później te pacjentki, im dłużej czekają, tym dłużej trwa ten proces i ta skóra jest rozciągana. I mamy później problem, bo taka pacjentka do nas wraca i ona mówi, Jezu, ten kwas, ta hialuronidaza zniszczyła mój, moje tkanki. Hialuronidaza działa na kwas hialuronowy. Ona nam nie, nie wyniszczy tkanek. Ale jeżeli mieliśmy przez, nie wiem, 10 lat kwas, który był skierowany do brody, to był jej docelowy miejsc, mieliśmy go w ustach i no, no to ta tkanka się rozepchała. Ja tylko chciałem powiedzieć, że bo dzisiaj też miałem pacjentkę, która mi powiedziała, że hialuronidaza to właśnie niszczy również naturalny kwas hialuronowy. Jest to prawda, Aha. ale ten naturalny odtwarza się w ciągu kilku no minut, więc jest tak. Stąd też jest ten czas oczekiwania do kolejnego modelowania ustępu 4 tygodnie, żeby te tkanki się też trochę odtworzyły. I ta edukacja pacjenta, że ta hialuronidaza to nie jest zło, ale musi być użyta odpowiednia dawka, musi być ona podana w odpowiednie miejsce. Powiedzmy I nie sobie znaczy, szczerze: że dużo. Nie, nie znaczy, znaczy, że dużo, i powiedzmy sobie też szczerze: to jest dalej działanie off-label, jeżeli chodzi o Polskę. Czyli my robimy coś, co tak naprawdę no w Polsce jeszcze nie ma tak naprawdę wskazań medycznych, natomiast my ratujemy czyjś wygląd, no i tu przy ratowaniu życia też hieronidaza jest niezbędna, tak, przy martwicy. Ja miałem taki przypadek parę, parę, no, dwa, no. trzy tygodnie temu, że do mnie trafiła pacjentka po wykonaniu, w trakcie wykonania zabiegu pojawia się martwica wargi górnej. Ale ciekawym, przy modelowaniu ust? Już na samym końcu nastąpiło zatkanie tętnicy właśnie w wargowej i nastąpiła od razu reakcja matwicza, co zresztą była dobrą wiadomością, bo można było szybko działać, ale to nie... Do mnie pacjentka trafiła dopiero po kilku godzinach od ale tego Ale mogę ci zabiegu. zadać pytanie, czy ten zabieg wykonywał lekarz? Nie. A mogę ci zapytać, czy była to technika na płasko, czy rasian lips? płasko. Na płasko. No. I gdzie był ten preparat podany, jak oglądałeś pacjentkę Gdzie dzieciłaś się? Pod podśluzówkowo. I teraz tu bym chciała tylko zaznaczyć jedną rzecz, bo to też jest bardzo ważne, jest to poło położenie naczyń w wardze, tak? czyli w ustach. Naczynia leżą głównie podśluzówkowo. One leżą głęboko. 78% naczyń, które mamy tętniczych, tak? które mamy ryzyko spotkać, ono leży podśluzówkowo. I teraz. Wszystkie osoby niemedyczne, nie mające pojęcia anatomii, które wykonują zabiegi i podają kwas właśnie tam, gdzie Ty mówisz, podśluzówkowo, to jest największe ryzyko uderzenia w tą tętnicę. Ja przy, mojej, ja przy mojej technice pracuję bardzo płytko, czyli praktycznie podskórnie, gdzie ryzyko natrafienia na naczynie tętnicze wynosi już 2%. No to jeżeli mamy ryzyko, nie, nie istnieje coś takiego, że jesteśmy w 100% bezpieczni. Nie można tak powiedzieć my możemy minimalizować ryzyko, ale nigdy nie będziemy bezpieczni. Więc ja minimalizuję moje ryzyko wykonując zabieg do 2%. Generalnie usta są zabiegiem nie są zabiegiem przyjemnym, natomiast nie powinny być strasznie bolesnym zabiegiem. Ja moje pacjentki znieczulam tylko zwykłą maścią yy, do znieczulenia, znieczulam dentystycznie i zabieg jest do wytrzymania. Naprawdę te pacjentki mówią, że spodziewały się czegoś gorszego. I teraz tak, jeżeli podczas zabiegu pacjentka czuje Nagły ból przeszywający. To zawsze powinno nas to zahamować przed wykonywaniem dalszego zabiegu, i to jest zawsze dla nas sygnał, że coś jest nie tak. Kolejnym sygnałem dla takiego pacjenta, że to nie jest zwykły siniak, tak, jest to, że na przykład pojawia się mrowienie, że ten ból nie mija, że ten siniak nagle, on nie jest że fioletowy, tylko zaczyna być marmurkowa skóra. Ta marmurkowa skóra, nawet bym powiedział, jest kluczowa, bo tak. bardzo często ja się spotykam tak. z matwicami, które nie bolą. One się zaczynają ból dopiero po, po kilku czasie. dniach. Ale, ale ta skóra marmorkowa jest prawie, że natychmiast. Znaczy, wiesz, jeżeli chodzi o usta, to tą martwicę widać od razu. Gorzej w innych częściach gdzieś tam y, twarzy. Natomiast usta jest to od razu. Tylko mówię, tutaj za, lekarze starają się nie wiem, zachować to, bez, to bezpieczeństwo bazując na tych wkuciach w odpowiednich no nie wiem, sferach anatomicznych, nie? Ale no każdemu się może zdarzyć powikłanie. Ja mam zawsze rozpuszczoną hialuronidazę, słuchaj, w lodówce. Jak jeżdżę gdziekolwiek, czy jestem w Gdańsku, czy jestem w Warszawie, ja mam przy sobie hialuronidazę. Ja, to samo, ja bez słuchaj, ja nic, się nie, nie ruszam. Tak I, I czasami, wiesz, jak jestem, jak, jak rozmawiam z jakimś lekarzem i on mówi, wiesz, byłam na takim szkoleniu i po tym szkoleniu ja stwierdziłam, że ja będę szkolić, bo... Szkoleniowiec, który niby był światowej sławy, on jako pierwsze zdanie powiedział, że on nie wie, jak używać hialuronidazy, on tego nigdy nie musiał użyć, bo on nigdy nie miał powikłań. I słuchaj, dla mnie to było takie strasznie brawurowe. Ja mówię, Jezu, jak można takie coś powiedzieć? Szkoląc innych lekarzy. No, my powinniśmy zawsze, nie wiem, zachować taką pokorę, bo. Yy, wiesz, przypadki naczyniowe się zdarzają. Powikłania się zdarzają każdemu, to jest statystyka. Tylko natomiast lekarz poradzi sobie z takim powikłaniem, tak? Natomiast nie wiem, widzisz, czasami. Osoba, która nie ma wykształcenia medycznego już tobie nie pomoże. Znaczy ja chcę też Państwu powiedzieć, że nie ma bezpiecznego miejsca w medycynie estetycznej. Tak, nie, możemy, tak ja tak, nie, nie jesteś, ma. Tak jak powiedziałam, nigdy nie jesteś bezpieczny, ale jedyne co możemy, to możemy minimalizować ryzyko. Jeżdżąc na kongresy, jeżąc na zajęcia, gdzie uczymy się na kadawerach, powtarzając tę anatomię i cały czas się kształcąc. I to jest jedyne tak naprawdę... I zmieniając techniki zabiegowe, doskonaląc je natomiast nigdy nie jesteśmy bezpieczni. Ja w swoim gabinecie mam tak, że na usta przychodzą bardzo często bardzo młode osoby, które chcą mieć po prostu powiększone usta, bo bardzo często jest to presja rówieśniczek czy rówieśników. No i jakie usta powinny być dla osoby młodej? Znaczy poczekaj, weźmy z założenia, jakie masz na myśli osoby mówiąc osoby bardzo młode? No, wiesz co, ja tak 20? myślę, 20, 20 do Lat. 20 do 30. Dobrze. To takich pacjentek ja mam stosunkowo mało. Generalnie te młodsze pokolenie mam wrażenie, ono jednak dąży do takich troszkę większych ust. Może dlatego na do mnie nie przychodzą te młode dziewczyny, bo ja bardziej dążę do tej naturalności, takich bardziej subtelnych efektów. Kiedy przychodziły do mnie młodsze osoby, one chciały, żeby te usta było widać, uh -huh. żeby było widać, że te usta są wymodelowane, że one są powiększone. I jest jeszcze taki jeden trend u młodszych. Te dziewczyny dążą do, bardzo by chciały ten efekt, żeby usta były jeden do jednego czyli górna warga, taka sama jak dolna. Nie wiem, to jest taki trend teraz z Instagrama. Jak obserwujemy kardashianki, no to one też mają dużą, wydatną tą górną wargę. Ja takich ust no, nie wykonuję, ponieważ ja idę za tą, tym tra z tradycyjnym kanonem piękna, czyli kiedy ta górna warga jest mniejsza od dolnej. Jeżeli jest takie wskazanie, jeżeli pacjentka przychodzi do mnie i ma górę równą z dołem wyjściowo, to ja takie usta wykonam. Natomiast te młodsze dziewczyny, no to zdecydowanie myślę, że one by chciały je powiększyć, tak, żeby było widać. No nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale mam wrażenie, Absolutnie, że jest taki tak, trend. Tak, ale też u młodszych ludzi widzę trend taki, że w ogóle rezygnacja z medycyny estetycznej. Tak. I ja tak mi się wydaje, że on bardzo mocno rośnie, że osoby takie, które są związane, właśnie z modą coś, absolutnie już jest wycinanie, nawet brak makijażu, absolutnie naturalność, więc też widzę takie w tej grupie ludzi, albo właśnie tak, te dokładnie. duże usta, albo, tak. albo kompletnie nie, Masz rację, ale też te młode osoby są bardzo świadome, oni dużo tak. szukają w internecie informacji, ona zanim przyjdzie na zabieg, ona już wszystko wie o danym preparacie, o stymulatorze, czy o toksynie, ona ci powie wszystko, także są bardzo wyedukowane, bardzo świadome, doma też tych zabiegów. I czasami jak zadadzą tobie pytanie, to mówisz skąd, skąd jest ta wiedza? Więc rzeczywiście myślę, że to pokolenie nas jeszcze trochę zaskoczy. To na pewno. Myślę, um, że kolejną taką grupą jest tak. taka grupa powiedzmy nasza, taka 30-40. <noise> Dziękuję. To, <noise> to, są, to są osoby, które też wiedzą, czego chcą, czego chcą, natomiast one oczekują takich bardziej naturalnych efektów, tak? tak? Żeby zrobić to usta tak, żeby mąż nie zauważył, żeby było naturalnie, absolutnie tak, żeby nikt w pracy się nie zorientował. I rzeczywiście ja tych pacjentek mam sporo. To jest, myślę, taka, taka grupa 30-50, to jest moja grupa docelowa. I te pacjentki zwykle naprawdę Stawiają na te naturalne efekty. To znaczy, to też są kobiety świadome, tak. które pracują na niezależnych albo na kierowniczych stanowiskach w dużych firmach lub są właścicielkami własnych firm i nie chcą być, e, chcą mieć po prostu odświeżony naturalny Właśnie, wygląd. wiesz co, ja tyle, tylko wrócę do jednego tematu. Ja w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś na moim Instagramie. Ja nie używam słowa powiększanie ust. Ja w ogóle bardzo nie lubię sformułowania tak samo jak usta na płasko. To ja tak samo nie lubię sformułowania powiększanie ust i ja używam słowa modelowanie, czyli jeżeli chcę usunąć asymetrię, chcę je podkreślić, zmienić kształt, wymodelować albo używam słowa rewitalizacja, czyli kiedy ja chcę je bardziej nawilżyć, kiedy chcę się skupić na strukturze ust, kiedy się chcę skupić na ich jędrności, natomiast wtedy podaję mniejszą ilość preparatu i nie mamy tego efektu powiększania de facto. Rzadko kiedy używam sformułowania powiększanie, bo to już jest moim zdaniem pase, W ogóle już yy, powiększają inne osoby, także dwoma mililitrami naraz, także to możesz powiększyć. Różne no rzeczy możemy powiększyć, no, tak. proszę Państwa, ale najważniejsze to jest jeszcze, ja mam te, też kobiety, które są już y, bardzo dojrzałe, mhm. nawet po 80 roku życia. No ja pamiętam, że jednej z Właśnie z moich pacjentek powiększałem mm -hmm. usta. I, i? No i bo to trzeba tak nazwać, i uważałem, że one są stosunkowo objętościowe, spore. Na co pani powiedziała, doktorze, ja potrzebuję je jeszcze większe. Ja w tym <laughs> momencie była to mama mojej koleżanki, więc mogłem powiedzieć prosto. powiedziałem, proszę pani, ale, ale w pani wieku to już tak trochę bym uważał. Ona mi odpowiada, ta pacjentka mi na to odpowiada, doktorze, ale przy. Przecież ja randkuję, to potrzebuję. No i, no i widzicie, to, to jak to koło się zatacza, no nie? Dokładnie, mam też takie pacjentki. No, uważam, że nie jest nigdy za późno. Przede wszystkim na modelowanie ust. Nie jest, jeżeli chodzi za wcześnie, wiesz, zdarzają, miałam kilka pacjentek niepełnoletnich w wieku 17 lat. Zgodziłam się na wykonanie zabiegu, jeżeli była z taką pacjentką mama. Natomiast były to dziewczęta, które miały bardzo wąskie usta i po prostu miały z tego powodu kompleksy. I nie było to widzimisia, tak, jak sobie mieli duże usta. One po prostu chciały wyglądać. Bardziej normalnie, być bardziej zbliżone do rówieśników. Tak samo mam pacjentki, które tak jak mówisz, mają 80 lat czy 70 i one też się chcą znów poczuć atrakcyjnie. I u tych pań wydaje mi się, że te usta potrafią bardzo odmłodzić. Bo, bo jednak pamiętajmy o tym, że ta czerwień wargowa z wiekiem, ona też się zapada. Mięśnie okrężny ust, on, on też wiotczeje, tak jak wszystkie mięśnie na naszym ciele, tak? Więc mam 80 lat, no to ten, te usta też są bardzo wąskie i te pani bardzo dużo zyskują. One są od razu młodsze, One ta, ta czerwień wargowa zyskuje na życiu i te pani mogą zacząć randkować. Także nie jest ani za wcześnie, ja bym tu tylko tą granicę te 18 lat ustawiła jednak, bo tutaj jednak te młodsze dziewczęta one mają piękne usta no wie chyba że jest takie wskazanie ze względów anatomicznych na no, ta górna granica no nie ma górnej granicy a jak się przygotować do zabiegu, bo bardzo często pacjent. Modelowania Ci się pytają, ust. No, ja bym przede wszystkim um, przeczytała sobie o wszystkich przeciwwskazaniach, czyli um, odpadają nam pacjentki, które są w ciąży, które karmią piersią, które mają um, choroby nowotworowe, które mają niewyrównane choroby autoimmunologiczne. Mówimy tutaj na przykład o rozchwianym Hashimoto. Ja generalnie wykonuję zabiegi u pacjentek, które mają choroby autoimmunologiczne. To nie jest bezwzględne przeciwwskazanie. Natomiast warto jest poinformować lekarza, jeżeli mamy chorobę autoimmunologiczną i jest ona niewyrównana, jeżeli nagle mamy skoki przeciwciał, tak? Albo i na bardzo wysokim poziomie. Kolejnym przeciwwskazaniem to jest oczywiście opryszczka w miejscu zabiegu, ale nie tylko. Jeżeli pacjentka ma opryszczkę, nie wiem, w nosie i ona przyjdzie na modelowaniu, sobie ja takiego zabiegu nie wykonam. Także fajnie jest zapoznać się z tymi przeciwwskazaniami takimi podstawowymi. Jeżeli, jeżeli wszystko jest w porządku z tej listy, która wymieniłam. To absolutnie można przyjść na zabieg, jeżeli występuje tendencja do występowania tej opryszczki. Tendencja, czyli jeżeli ta opryszczka występuje często, mam tu na myśli takie trzy razy w roku. Jeżeli ktoś ma raz w roku opryszczkę, to on nie musi przyjmować acyklowiru, czy tam haskowir, czy Heviran. To już każda osoba ma dostępność albo do leku na receptę, albo tego, który można dostać bez recepty. Natomiast warto jest zadzwonić do kliniki na receptę, jeżeli mamy, mamy taką tendencję do występowania tej opryszczki. To ja zawsze mówię, dzień przed zabiegiem, już sobie ten acyklowir w dniu zabiegu i później dwa dni po zabiegu, tak, żeby po prostu zapobiec temu wystąpieniu opryszki. To jest takie przygotowanie. Na pewno pijemy dużo wody. Staramy się nie przyjmować leków przeciwbólowych, takich, które mogłyby nam wzmożyć troszeczkę krwawienie. No i tak planujemy wizytę, żeby nasz harmonogram z dentystą był w zgodzie, czyli żeby zachować te cztery tygodnie od wizyty u dentysty, ponieważ jeżeli będziemy miał nie wiem, leczenie kanałowe czy nie, nawet czyszczenie kamienia, no to jednak są to zabiegi dosyć inwazyjne i mogą spowodować nam zakażenie. W związku z tym ja zawsze moim pacjentkom mówię, żeby taką wizytę u dentysty zaplanowały sobie najwcześniej 4 tygodnie po wykonanym zabiegu. No i też nie modelujemy ust, jeżeli mamy zaplanowaną jakąś imprezę, tak? W przeciągu najbliższych Albo ślub. dwóch tygodni. Jeżeli chodzi o ślub, ja mam taką słuchaj zasadę, że absolutnie nie przyjmuję pacjentek miesiąc przed ślubem. To jest taka minimalna granica. I to też miesiąc przed ślubem to są tylko zabiegi, nie wiem, mezoterapia, tak? Absolutnie nigdy pierwszy botoks w życiu przed ślubem, bo to różnie bywa, ani też modelowanie ust, bo nie wiadomo, jak tak. Taka osoba będzie się dobrze czuła. Czyli jeżeli planujemy ślub, to warto już rok przed tym ślubem. Zwykle tyle zajmuje zabukowanie sali, tak? Więc wtedy się też umawiamy do lekarza medycyny estetycznej, a nie osta na ostatnią chwilę. To chyba o ustach, jeżeli chodzi o te, wiesz, przygotowanie się, to tyle. A po zabiegu. Poza bieg. No to ja moją zasadą znaczy każdy ma inną technikę modelowania ust. Przy mojej technice ja zawsze mówię, żeby tych ust nie masować. U mnie pacjentki mają zakaz masowania ust przez co najmniej 5 dni. One mają ich nie dotykać. Ja zawsze mówię, że one mają zapomnieć, że miały te usta modelowane. Czyli jak najmniej cokolwiek przy nich robić. Zachowują się totalnie normalnie. Nie wykonujemy um, makijażu swoimi pomadkami i swoimi błyszczekami przez co najmniej 3 dni. Czyli nawet jeżeli by nas kusiło, żeby pomalować te usta, to ja mówię zgadzam się, ale jeżeli jest to y, pomadka nowa, tak, taka ochronna nowa pomadka, żeby nie było żadnego ryzyka, ryzyka zakażenia. Można, jeżeli są sieniaki stosować z arniki, ona gdzieś te sieniaczki łagodzi. Dodatkowo opcjonalnie są to zimne okłady, czyli mogą być takie żelowe okłady. Tylko bardzo ważne, nie trzymamy ich w zamrażarce, tylko trzymamy je w lodówce, tak, żeby były chłodne, a nie zmrożone. No i staramy się taką ogólną aseptykę zachować, tak, czyli możemy je dezynfekować, jeżeli tam są jakieś drobne ranki. Nie jemy nic pikantnego, ani nic gorącego, żeby tego nie podrażnić. Ja nie zapomnę, jak yy, jedna z moich koleżanek po modelowaniu ust poszła na sushi i zjadła wasabi i po prostu momentalnie te usta były takie. Ja mówię, Jezu, przecież ty się usta, nie wolno. Także nic gorącego, nic yy, pikantnego. No i unikamy alkoholu przede wszystkim. Yy, I tutaj ze względu na to, że mogą nam wyjść te siniaki a oprócz tego sport, ponieważ sport nam rozszerza naczynia i również mogą wyścieniaczki albo mogą się stworzyć takie drobne naczynka na naokoło ust. Także też takie, no mówię, 2-3 dni to jest taka powiedzmy sobie, zachowujemy y, spokój i obchodzimy się z tymi ustami delikatnie. No, ja bym no i słuchaj, tego, ważne, że, ważne. Że walentynki A, były. No właśnie, I nie wolno się, się całować. Tak, tak, tak? Tak. Nie wolno się całować i to całowanie jest zabronione <coughs> przez trzy dni również, także teraz były walentynki i wszystkie pacjentki, które miały modulowane usta ode mnie, dostały po prostu y, takie zalecenie pamiętajcie, że nie możecie się całować. Nie? Y, to było bez serca, pani doktor, no, ale nie wolno, ale później za to jakie te buziaki są, soczyste, słuchaj. Ja miałem taką sytuację, że po modelowaniu ust pacjentka wyszła na spacer przy minus tam 30 stopni. Okej. Okay. Mhm. Nie, dlatego też mówię o tych zimnych okładach, tak? W sensie lusta w ogóle nie lubią ani y, takiego nadmiernego ciepła, czyli też o tutaj też bardzo ważne o tym też teraz nie wspomniałam, to jest unikanie sauny. I tak naprawdę solarium opalania się dużych temperatur, no bo to nam zdegraduje kwas hialuronowy. To jest przez dwa tygodnie od zabiegu. I też ostatnio miałam takie pytania o basen pacjentka może iść tego dnia na basen? Absolutnie nie. No, ta woda w basenie najczystsza nie jest, nie oszukujmy się. I usta stanowią nam wrota do zakażenia. Także wyjazd na spa po modelowaniu ust również odpada. Albo modelowanie randka, na to bardziej spa. w spa. W spa. To randka w spa. No, także, także to jeżeli chodzi o te usta. No i o tym zmrożeniu, co mówisz. Usta nie lubią właśnie zmrożenia, ani nadmiernych temperatur, czyli gorąca. Czyli saunę i takich wysokich temperatur. Czy nawilżasz usta z użyciem na przykład preparatów autologicznych, na przykład osocza? Już co, kiedyś wykonywałam te zabiegi, to znaczy osocze jak najbardziej. Są takie pacjentki, które absolutnie mówią kwas hialuronowy, nie, natomiast osocze tak. Mogę to zrobić, natomiast robię to stosunkowo rzadko, gdyż ja potrafię podać kwas hialuronowy w taki sposób, żeby te usta były nawilżone, i moim zdaniem. Po osoczu te usta są bardzo spuchnięte. Nie wiem jak u Ciebie, ale te usta, jak się podawnie osoczę, to po prostu są, wyglądają tragicznie, strasznie napuchnięte. I też ten efekt chyba nie jest aż tak długotrwały, jeżeli wykonamy sobie modelowanie ust, czy tam rewitalizację bardzo delikatnym kwasem hialuronowym. Także ja jestem ten team. Jeżeli chodzi o usta, jestem zdecydowanie team kwas hialuronowy. A modelowanie ust użyciem tłuszczu? Wiesz, co mam swoje też na ten temat zdanie? Ja dobrze się koleguję z Mariem, Mario Gozis. No, w tej klinice. Tak, będzie przyjmował, przyjmował. będzie robił lipotransfery. transfery Ja by byłam wielokrotnie świadkiem, jak on przepięknie modeluje twarze tym tłuszczem. To jest coś spektakularnego w jego rękach. Natomiast on wie, że ja, jak patrzę na ten tłuszcz w ustach, to nie jest dla mnie. Generalnie tłuszcz w czerwieni wargowej wygląda trochę nienaturalnie. Nie da się, On nie, nie stworzy nam tej Definicji, tej, tego konturu. On w tych ustach się jakby rozpływa i sprawia, że te usta są takie przepompowane trochę, takie bez wyrazu, bez tego konturu i, i mi się to po prostu nie podbają po tłuszczu. Niektórzy modelują usta z użyciem kanioli, czyli tępej igły, Aha, niektórzy tak, z tak. użyciem igły krótkiej, niektórzy z igłą długą. Pytasz się się, czego ja używam? Tak. tak. Ja jestem team igła, czyli ja uwielbiam usta modelować igłą, uważam, że lepiej jestem w stanie je wymodelować, nadać im lepszy kształt. Natomiast to było też pytanie ostatnio na kongresie też w Paryżu. Właśnie kto jest team kaniula, team igła, jeżeli chodzi o usta? I powiem Ci, że ciekawe było to, iż ta stara gwardia, powiedzmy sobie stara gwardia, czyli ci specjaliści jeszcze sprzed, tacy znani 20 lat temu, bo medycyna estetyczna no to już 20 lat jest spokojnie, oni są team kaniula. Natomiast ci wszyscy młodzi są team igła. Więc niektórych technik nie da się wykonać kaniulom. To jest moje osobiste zdanie. Ja nauczyłam się pracować igłą i jestem w igłą w stanie wymodelować usta bez siniaków. Tak, to mimo tego, że czasami jest tych 50 ukuć, 60, 80 w ustach, ja wiem, że to jest trudno sobie wytłumaczyć osobom, które to słuchają, natomiast tak jest, ale te usta, jeżeli jesteśmy w dobrej warstwie, jeżeli robimy to w odpowiedni sposób, to nie zrobimy tych siniaków. Oczywiście zawsze, tak jak mówimy, nigdy nie jesteśmy bezpieczni, zawsze to się może trafić. Ale trafia się to stosunkowo rzadko. Natomiast ja przy Kaniuli nie czuję tej precyzji, wiesz? No i też tu powiedział bardzo fajnie, wykład właśnie w Paryżu miał, um, Ambroziak i on na ten temat kaniuli powiedział, że wszystko ok, jeżeli chodzi o kaniulę w ustach, ale tu trzeba jednak znieczulić dentystycznie. Że jednak, wiesz, ból rozrywania tej tkanki w ustach przy pomocy kaniuli jest. Nie wiem, jak ty modulujesz usta. Ja używam igły długiej, okay. e, ale jeżeli robię technikę liniową, natomiast jeżeli robię właśnie bardziej, chcę podkreślić czerwień wark, to wtedy absolutnie igła. Nigdy nie używam kaniuli. No, czyli tak jak ja. Mhm. Wiesz co, ja kiedyś próbowałam tą kaniulą, ale no, uważam, że jednak jak się nauczyłam, mam tą precyzję w rękach na tej igle, to, to usta dla mnie są zdecydowanie igła. Mniej boli i daje dużo większą precyzję absolutnie. No i moim zdaniem no, ładniejszy jest ten efekt. Jest taki naprawdę bardziej naturalny, powiedzmy sobie. Mówiliśmy o powikłaniu w postaci matwicy, a jakie grożą nam inne powikłania, jeżeli chodzi o modelowanie? No wiesz co, chyba najczęstszym powikłaniem po modelowaniu ust to jest siniak, tak? To jest najczęstszy krwiak, tak? Krwiak, siniak. To jest najczęstsze powikłanie, które się zdarza po zabiegu modelowania ust. Ale jest tutaj odwracalne, tak? Siniaczek wchłania się średnio tydzień, no maksymalnie dwa tygodnie, ale to chyba w okolicy oczu, a nie w okolicy ust. Także siniak, krwiak jest tym najczęstszym. Kolejnym powikłaniem, no, to jest obrzęk. I obrzęk pozabiegowy, no zwykle jest. Jeżeli używamy odpowiednich preparatów, to możemy go zminimalizować. No, takim chyba powikłaniem, którego boją się pacjentki, to są grudki, tak? Grudki w tych ustach. I tutaj też. Po to mamy tyle tych preparatów na rynku i każdy lekarz dobiera odpowiedni preparat do swojej techniki, aby tych zgrubień grudek uniknąć. Jeżeli pacjentka wyczuje w ustach po zabiegu grudkę, to ja zawsze mówię, proszę nie panikować. Jeżeli pani coś wyczuje, proszę przyjść do mnie, ja się tym zajmę. Jeżeli nie uda mi się tego rozmasować, to ja taką grudkę nakłuwam i w przeciągu jednej wizyty ona znika. Tak? To się zdarza rzadko, natomiast wiadomo, te, gdzieś tam ten depozyt preparatu, czyli ta grudka może być widoczna. Jest to naprawdę rzadko, ale nie jest to duży problem. No i kolejny ten problem, chyba najgorszy, to jest ta migracja. Imigracja może się zdarzyć bez względu na technikę czy preparat. Możemy wykonać zabieg poprawnie, natomiast często jest tak, że ta praca mięśniowa pacjenta w obrębie ust sprawia, że ten preparat się przemieszcza po latach. Tak. Także nie istnieje i moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak zabieg idealny, czy preparat idealny, czy technika idealna. Musimy gdzieś mieć tą świadomość, że może się zdarzyć migracja. My tylko znowu minimalizujemy ryzyko tej migracji. No i migrację możemy mieć nad górną wargę, no, czyli taką wargę jakby tygryska. Kiedy widzimy, że tu jest coś się nie tak dzieje z tymi ustami, albo cień pada w nieodpowiedni sposób. I to czasem małpkę przypomina. Małpkę, małpkę albo właśnie tygry, taką tygrysią wargę. I często te pacjentki przychodzą i mówią, pani dołoży, bo te usta są takie małe, a w ogóle ich nie widać. I ten widać, że ten kwas, który był wcześniej podawany, on cały poszedł nam pod nos, a tak naprawdę w czerwieni wargowej nie ma nic. No i wtedy niestety takie tak, taką. Taki nadmiar kwasu nad czerwienią wargową trzeba rozpuścić, bo inaczej te usta nigdy nie będą ładne. No i drugi rodzaj migracji to jest ten, o którym Ty mówiłeś, czyli ta podśluzówkowa, czyli te firanki charakterystyczne. tak? No to jest już trochę trudniejsze. Się ta się głębapa, uśmiech, tak, nie Jest ten uśmiech i wtedy mam taką firankę, i to nie wygląda estetycznie. No to to, jest, to są chyba te najgorsze powikłania. No i oprócz tej martwicy, która zdarza się też, mówię, no, rzadko, ale się zdarza. No i jeszcze bym ja powiedziała tutaj te przeładowane usta. Czyli takie, które są tak wypełnione kwasem hialuronowym. Po prostu idzie dziewczyna i tylko widać te przypełnione usta, ale wydaje mi się, że już odchodzimy od tego trendu i raczej no ja przynajmniej widzę mniej tych pacjentów takich powypełnianych, poprzepełnianych. Ja tak sobie słucham naszej rozmowy i bardzo często jest tak, że, że firmy mówią 6 miesięcy 7 kwas hialuronowy znika, bo to praktycznie sama woda. W związku z tym może po co brać hialuronidazę, jak możemy sobie odczekać te 6 miesięcy i wszystko wróci do normy. Wiesz co, wszystko zależy od kwasu hialuronowego, od jego sieciowania, czyli tego, czy jest bardziej gęsty, czy bardziej płynny. No i mamy tutaj przykład taki preparatów sprzed lat, czyli na przykład cofamy się 10 lat do tyłu i te pacjentki po 10 latach potrafią do mnie przyjść i one dalej mają ten kwas hialuronowy w ustach. Po 10 latach. Ja mówię, pani doktor, no ale to jest niemożliwe, to już 10 lat minęło. Chyba najstarsze usta, które rozpuszczałam, były takie osiemnastoletnie. Czyli pacjentka miała 18 lat, taki stary wypełniacz, i on nie schodził. I rzeczywiście w niektórych przypadkach takie mam wrażenie, że im, bardziej, im starszy preparat technologicznie, tym dłużej się on utrzymuje. Są preparaty, które utrzymują się stosunkowo krótko rzeczywiście. Tak średni czas utrzymywania się kwasu hieluronowego to jest te 6 miesięcy do roku, taki rok, 6 miesięcy. Natomiast są pacjentki, którzy, właśnie w przypadku chorób autoimmunologicznych czasami jest tak, że u tych pacjentek kwas się utrzymuje dłużej. Albo krócej. To zależy, jak ta choroba immunologiczna u nich przebiega. Natomiast, ym, tak jak mówisz, to nie jest nigdy tak, że to jest 6 miesięcy, czy to jest rok. I ja zawsze mówię tak do pacjentek. Jeżeli coś jest dobrze zrobione, to to się w dobry sposób degraduje i nie będzie się długo trzymało. W sensie to jest ten rok, tak? Nie powinno się trzymać 100 lat, tak? Natomiast jeżeli zabieg jest źle niestety wykonany, mamy migrację, coś jest nie tak, to te pacjentki ja już czekam 2 lata, 5 lat i nic się z tym nie dzieje. Więc, e, więc ja zawsze mówię lepiej pójść i zrobić coś dobrze u, u dobrego specjalistu, u zaufanej osoby, niż pójść gdziekolwiek i później właśnie kilka lat borykać się z problemem. W tej rozmowie koncentrujemy się na kobietach. Ja coraz częściej widzę, że przychodzą również panowie. Jakie usta są dla panów tych pacjentów? W ogóle mam mniej. Natomiast skłamałam, ponieważ raz zdarzyło mi się podać więcej niż jeden mililitr kwasu hialuronowego i był to mężczyzna. Był to pan atrakcyjny w wieku średnim biznesmen, który przyszedł do mnie i nie miał praktycznie górnej wargi. On miał zanik górnej i dolnej wargi. Ja go namawiałam, żebyśmy zaczęli od takiego, mówię, trzeba będzie podać na pewno jeden mililitr, a on stwierdził, że się boi. No to podaliśmy 0.6. 0.6 nie było w ogóle widać różnicy po podaniu. W związku z tym podałam drugie 0,6 i wtedy troszkę minimalnie te usta zaczę... po prostu miał usta. Czyli ja skłamałam, raz w życiu podałam 1,2 ml i to był mężczyzna. Także mężczyźni się zdarzają, oni mają troszeczkę inne wymagania i absolutnie nie można mężczyzn feminizować, czyli absolutnie nie możemy u panów zrobić ust Russian lips czy ust na płasko, bo to wyjdzie tragicznie. U mężczyzn modelujemy usta tą klasyczną metodą, Ponieważ panowie nie mogą mieć ust w kształcie serduszka, czy yy, jest zupełnie inna anatomia, więc te usta powinny być yy, po prostu delikatnie powiększone, ponieważ u mężczyzn również ta czerwień wargowa zanika z wiekiem i panowie jeszcze to mogą zamaskować sobie delikatnie wąsem, powiedzmy tak, natomiast my tego sobie nie zamaskujemy, ale oni też lepiej wy wyglądają, jeżeli mają te usta minimalnie yy, powiększone. Ja muszę powiedzieć, że też ja się spotkałem z żoną, która męża przeprowadziła oczywiście. troszeczkę poprosi o nawilżenie, modelowanie, tak, żeby tą taką a, zmiany atroficzne, które tak, są. Tak. E, Ale pacjent się zgodził. No pacjent był tak posłuszny, że, <laughs> 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 że musiał się zgodzić. No, nie, zgleżają się ci pacjenci, dalej jest ich stosunkowo mało. Jeżeli chodzi o usta, panowie się decydują na inne zabiegi, ale też yy, ci, którzy przychodzą na usta, myślę, że są zadowoleni. Ja mam takich kilku stałych moich pacjentów i oni są bardzo grzeczni. W ogóle nie jest coś takiego, że jest taki mit, że panowie to się boją i absolutnie nie. Moi wszyscy pacjenci to są tacy fajni, męscy, się też nie wstydzą mówić o tej medycynie estetycznej i, i rzeczywiście bardzo chętnie wykonują te zabiegi. No, ust jest. Stosunkowo mało, tak? ale tu musimy pamiętać o tym, że te usta są zupełnie u mężczyzn inne niż u kobiet. Jeżeli macie ochotę na piękne modelowanie ust, to zapraszam Was serdecznie do wszystkich gabinetów pani doktor. <laughs> wszystkich miejsc, w których przyjmuję, tak? <laughs> wszystkich miejsc, w których przyjmuje pani doktor Izabela Wierzbicka. Tak, czyli na chwilę obecną, Szczecin, Gdańsk Warszawa. A to jest coś, co kocham, to modelowanie ust, także zapraszam wszystkie chętne pacjentki i pacjentów. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Wysłuchali Państwo podcast medycznie, estetycznie. Pamiętajcie o wystawieniu oceny podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinka.